jest droga na Winnicki. Na prawo widzimy Las Winnicki. To są już pola Czyszeckie, zaczynają się. To jest rzeka Maruńka. Widać, że jest uregulowana, nie jest dzika. Teraz po prawej stronie zaczyna się miejscowość Czyszki. W oddali widać cerkiew. Mamy taki troszeczkę zachmurzony dzień. To jest panorama Czyszek. Mamy dzisiaj 16 października 2008 roku. Teraz widzimy samochód, którym żeśmy przyjechali. Janka Hacuś i Janek Moździerz. A to jest dokument, że jesteśmy w Czyszkach, a nie gdzie indziej. Wjeżdżamy do Czyszek. To są Czyszki Górne. Lewa strona od wjazdu, od głównej drogi. Pola Czyszeckie. Zobaczcie, jaka piękna skiba. Dalsza część Czyszek. W perspektywie proszę zobaczyć, jaka to była długa wieś. Sołtys, co powiedział, to ma ponad 7 km. Między Czyszkami Górnymi a miasteczkiem wybudowana jest cerkiew. Jak widać, jeszcze jest w budowie, ale daleko zaawansowanym stanie. Jest to prawa strona Czyszek, jadąc od Winnik. Jesteśmy przed dzwonnicą, w której jest jedyny dzwon, który pozostał. Poprosimy później księdza, żeby nam ten dzwon pokazał. Tutaj przed zachrystią widzimy teraz Janinę Hacuś, młoda Magdalena Moździerz i wójt gminy Czyszki. Osoba najważniejsza, od której zależy dużo, dużo. Tak. Pan wójt, trzeba przyznać, jest bardzo życzliwie do nas ustosunkowany, wręcz przyjacielsko. A taka ciekawostka, urodził się tutaj w Czyszkach, w domu Moździerzów. Wawrzyńca i Rozali. Także nasz pobratymiec. Za nimi wejście do zachrystii. Jej mama się tam urodziła. A to jest nasz czyszecki kościół. A w ogóle pan Okurek chciał zostawić Magdę na Włościach. Może Badzia ciebie jak zauważyliście, okna są nowe. Wymienione w tamtym roku. A teraz załatwiamy z wójtem i księdzem
kwaterę cmentarną, aby zgromadzić nagrobki naszych przodków w jednym miejscu. Dzwonnica. Janina Hacuś z księdzem, idziemy na cmentarz. Tak. W oddali wójt, który jeszcze załatwia sprawy służbowe. A tutaj ksiądz, który bardzo życzliwie podszedł do naszej prośby, aby wydzielić kawałeczek kwatery na pomniki naszych przodków. Także serdecznie mu Bóg zapłać. Niech mu się wiedzie w życiu jak najlepiej. W tej chwili jesteśmy na cmentarzu i oglądamy miejsce, gdzie można by było zgromadzić nasze pomniki. Bardzo ci ludzie będą zainteresowani. Ksiądz w czyszkach otwiera mi w tej chwili drzwi do dzwonnicy i wchodzimy filmować dzwon, który pozostał. Jesteśmy na dzwonnicy. Tak, proszę. Mamy. Tak. Przed sobą dzwon. I na moją prośbę ksiądz dzwoni. Usłyszycie Państwo dzwon czyszecki. Nam prze naszych dziadków, babci. W tej chwili zobaczycie Państwo starą plebanię przedwojenną z dzwonnicy dzwon. Przesuwamy się w prawo i widzicie Państwo czyszki z dzwonnicy kościoła. Przesuwamy się dalej w prawo. Następne okienko. Dalej panorama czyszek na wzgórza winnickie. Kawałek kościoła. Przesuwamy się dalej. I tutaj widzimy z dzwonnicy nasz kościół. Tutaj po prawej stronie jest plebania. Przesuwamy się dalej w prawo. Cały czas jesteśmy na najwyższym piętrze dzwonnicy. Akurat za drzewami za dużo nie widać, ale tutaj widzimy drogę do czyszek dolnych. Przesuwamy się dalej w prawo. Nie widać szkoły, która jest za tymi drzewami. I teraz w oddali widzimy cmentarz czyszecki. Jesteśmy w kościele czyszeckim. Przed nami ołtarz. W wiarze grekokatolickiej nazywa się to ikonostas. Po lewej i po prawej stronie są ławki oryginalne sprzed wojny, wykonane przez mieszkańca Czyszek.
chór. Drzwi wejściowe. W tym miejscu przed wojną był obraz świętego Antoniego. W tym miejscu obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ambona z czasów naszych dziadków, gdzie ksiądz prawił im nauki. Nie pić, nie hulać, ale modlić się i pracować. Ikonostas. Wchodzimy pomalutku od tyłu. Przechodzimy, to się chyba nazywa Carskie Wrota. To jest za głównym ołtarzem. Nie wiem, jak to się nazywa. W każdym razie w tym miejscu, tędy, nikt nie ma prawa przechodzić, tylko ksiądz. I w tym miejscu stał ołtarz czyszecki przed wojną.